Witam kochani serdecznie, Mateusz Kasny z tej strony. Delikatnie jestem chory, jak widzicie. Niestety w okresie tym takim letnio, przejściowo, jesienno, nie jest jakoś mega zimno, bo już mam mówię 9 stopni, no ale jestem zajebany w chuj, nie? Jestem totalnie zajebany. A teraz chcę wam pokazać, ale śmierdzi takim chyba. Paliawem takim śmierdzi. Chciałbym wam pokazać, jak do centrum Poznania o godzinie 7.30 dokładnie wygląda wjazd. Więc jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało tutaj. Ale sobie pomalutku jedziemy. Trzeba za mocno chyba na oczy nagrzałem, bo nie ma leś się w lecy poczuł. No i tu skracamy. Wybierz urząd polskiej marki. Kochani, powiem wam tak, mam dużo materiałów, ale powiem wam teraz, mam dwie roboty, no nie mam kiedy tego zrobić, nie? Naprawdę, kurwa, nie mam kiedy usiąść i zmontować, a materiału mam od groma, z wakacji jeszcze, z tak naprawdę od czerwca, czerwiec, no od czerwca jeszcze motorem śmigałem, mam tyle kurde filmów, tyle vlogów można porobić, więc no chciałbym się za to wziąć w jakiś dzień, ale nie wiem kiedy, teraz sobie może w długi weekend będzie, jak będzie listopad, 11 i 1, więc byśmy mogli coś tam okminić z tego tematu. No ale jak wiecie, to jest temat rozwojowy. I wszystko przed nami. To nie? Dokładnie tak. A my teraz, słuchajcie, skręcamy, żeby skręcić tutaj na dolną willę. Jestem ciekaw, czy to wszystko będzie tak zabombane, czy nie. Dobra. Ja pierdzielę, gościu bez czapki jedzie, nie? W taką pogodę, kurwa, jechać bez czapki, no to jest tragedia, kurwa. O, że tu jest kurwa kolba, proszę państwa. Ale tu jest kolberator. Bang. A ten tym Audi będzie chciał się wpieprzyć, zobaczcie. Pojedzie do końca. Następny. A my stoimy już w korku. Ja pierdzielę, Poznań jest zajebany w chuj. Powiem wam, że dobrze, że nie muszę jeździć z Poznania ani do Poznania, bo bym jeszcze szlak trafił, nie? I to nie jakiś zwykły, jaśnisty szlak bym jeszcze, znaczy to wszystko zarąbane totalnie, nie? Totalnie wszystko zajebane. No tak to jest. No teraz mi się wydaje, że już tak korków nie będzie. Tam jeszcze mogą być przy Akwanecie, bo tam też jest zwężka w prawo na Rataje, na AWF. No ale to kurwa powiem wam, że teraz jest 7.28 dokładnie. No nie wygląda to kurwa wszystko idealnie. Nie wygląda to wszystko idealnie. Tu jest fajne takie miejsce, że z lewego pasa wszyscy się wpierniczają. I można fajnie, wiecie, wymusić komuś rozpieprzenie auta, nie? Bo zauważyłem, że takie cwaniaki robią, że wie, przyhamowują, zwalniają, przyspieszają, no tak to wszystko działa. Kurwa, następne światło. Nie, to jest tragedia, wam powiem, tragedia. Dobra, my tu już jesteśmy. Sportowa szkoła życia. Bang. Tutaj mamy Dębiec. Dębinę w sobie.
jak sami widzicie, no nie wygląda to wszystko tutaj za ciekawie. Na mojej to powinny być tu dwa pasy. Dwa pasy, kolbasy. Dwa pasiury, korbasiury. Pam, 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 pam. Sram, tam, tam, tam. Jak ktoś tu motor zostawił, zawsze to. Może kradziony? Bi. Shitter, kurwa. No może jest kradziony. W tym miejscu motor.